Witam posłów na Sejm, pana Piotra Kaletę, pana posła Tomasza Ławniczaka, pana posła Jana Mosińskiego. Witam pana Piotra Trybka, szefa gabinetu politycznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Witam pana Wincentego Nowaka, dyrektora biura poselskiego posła Jana Dziedziczaka. W imieniu pani poseł Katarzyny Sójki jest z nami pani Paulina Parzybok. Dzień dobry. A w imieniu pani poseł Angeliki Możdżanowskiej witamy panią Annę Lis. Witam gospodarza, pana burmistrza Macieja Bratborskiego. Witam radnych, Rady Miejskie w Kozimierzu Wielkopolskim i pozostałych zaproszonych tu obecnych gości. Witamy serdecznie w Kozimierzu Wielkopolskim. Proszę o zabranie głosu panią minister Marlenę Maląg. Szanowny panie pośle, szanowni państwo przedstawiciele biur, zarówno pana ministra Jana Dziedziczaka, pani europoseł Angeliki Możdżanowskiej, pani poseł Katarzyny Sójki, szanowny gospodarzu miejsca, pani burmistrzu, szanowni państwo, według sprawowanych funkcji i godności mieszkańcy, droga młodzieży, dzieciaczki, które są również na tej sali. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być w Koźminie Wielkopolskim z takimi dobrymi informacjami. Przede wszystkim to, że samorząd starał się o dofinansowanie w ramach budowy, tworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. To jest ten jeden temat i za chwilę coś więcej przybliżę, jak ten proces przebiegał i co jeszcze przed nami. Ale też bardzo ważna rzecz, wręczenie w ramach programu wspomagania terenów popegeerowskich laptopów dla dzieci, dla młodzieży, dla przede wszystkim wnuków, także byłych pracowników PGR-u. Szanowni państwo, przede wszystkim wsparcie w ramach polityki prorodzinnej, które staramy się realizować poprzez różnorakie programy, działania, wsparcie, ono musi być kompleksowe, systematyczne. To nie może być wsparcie tylko jednorazowe. I taką politykę rząd na początku pani premier Beaty Szydło, dzisiaj pana premiera Mateusza Morawieckiego stara się realizować. To przede wszystkim wsparcie kompleksowe. To wszystkie programy, które zostały uruchomione od tego programu sztandarowego Rodzina 500+, po rodzinny kapitał opiekuńczy, który został uruchomiony w ubiegłym roku, czyli dofinansowanie w opiece nad dziećmi do trzeciego roku życia. Ale w ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy kolejny program, który dostał taką potężną siłę i wsparcie, który też jest dedykowany dla samorządów w opiece nad dziećmi do lat 3, aby pomóc rodzicom łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. To jest program Maluch Plus. Ten program Maluch Plus, i tutaj chciałabym kilka zdań na ten temat, w skali całego kraju 5,5 miliarda złotych na utworzenie ponad 102 tysięcy miejsc opieki żłobkowej. Już do samorządów zostały przez nas przekazane informacje, ile miejsc w danym samorządzie proponujemy, aby utworzono, jaką kwotę na ten cel przeznaczono. Tak jak powiedziałam, w skali całego kraju miliardy, w skali Wielkopolski planujemy utworzyć ponad 10 tysięcy miejsc, ponad 0,5 miliarda złotych do Wielkopolski trafi.
I każdy samorząd, również powiat krotoszyński, gminy, powiatu, jak również Koźmin Wielkopolski, taką informację uzyskał. Dla Koźmina z naszych analiz wynika, że to powinno być dodatkowe 43 miejsca, ponad 2 300 000 zł, a dla całego powiatu krotoszyńskiego jest to 300 miejsc opieki żłobkowej i ponad 15 milionów złotych. Będziemy tutaj, państwo samorządowcy wiedzą, jakie są potrzeby na danym terenie, czy rzeczywiście jest potrzeba utworzenia tej opieki żłobkowej. Miesiąc jest na odpowiedź, po prostu na odpowiedź poprzez systemy informatyczne do tego przygotowane, czy rzeczywiście na danym terenie będzie ta instytucja tworzona. Mało tego, że przekazujemy środki na utrzymanie, na utworzenie tych miejsc, to także będziemy po otwarciu tej instytucji przekazywać środki na utrzymanie. Będzie to ponad 800 zł na jedno dziecko przez 3 lata, a dokładnie 837 zł, a więc to będzie wsparcie zarówno dla samorządu, ale także dla rodziców, aby koszty opieki były jak najniższe. Dlatego też zachęcam pana burmistrza, zachęcam samorządowców do przeanalizowania, czy rzeczywiście na terenie jest potrzeba. Jeżeli będą inne podmioty, jeżeli samorząd nie będzie zainteresowany, nie będzie jakby widział potrzeby, również będziemy do tego programu dopuszczać inne podmioty na danym terenie, które będą chciały stworzyć te instytucje. Ze względu na to przede wszystkim, że zależy nam na tym, aby stworzyć możliwość, aby w każdej gminie w Polsce powstała taka instytucja, która wspiera rodziców, która daje możliwość rodzicom ewentualnie skorzystania z opieki żłobkowej. Ale tak jak rozpoczęliśmy, tematem dzisiaj tym przewodnim jest przekazanie promesy na tworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Cóż to takiego to Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne? Przede wszystkim wsparcie osób potrzebujących, osób, które potrzebują wsparcia w ramach właśnie tego, że są osobami niepełnosprawnymi czy też opiekunami osób niepełnosprawnych. Utworzony został Fundusz Solidarnościowy. Fundusz Solidarnościowy, który ma wspierać właśnie osoby w różnorakich aspektach. Między innymi utworzono 3 takie zasadnicze programy, które finansują zarówno samorządy, ale także organizacje pozarządowe. To jest asystent osób niepełnosprawnych, to jest opieka wytchnieniowa, tak bardzo potrzebna, której nie było przed rokiem 2016 i również nie było asystenta osób niepełnosprawnych i centra opiekuńczo-mieszkalne. Z danych z ubiegłego roku na pewno samorząd Koźmina też korzystał z tej asystencji osób niepełnosprawnych. Centra opiekuńczo-mieszkalne są to placówki, gdzie osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w warunkach zbliżonych do warunków domowych mogą przebywać w formie pobytu dziennego lub też całodobowego. Ten projekt, który pan burmistrz złożył ze swoją ekipą, 15 osób ma mieć tą opiekę dzienną, 5 osób całodobową. Dofinansowanie, które my przekazujemy w ramach wsparcia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, to tak jak państwo widzicie, jest to ponad 2 miliony złotych. Inwestycja jest inwestycją wieloletnią. I bardzo ważne jest to, że po oddaniu tej inwestycji do użytku również jako ministerstwo partycypujemy w kosztach utrzymania, więc przez 5 lat przekazujemy środki na utrzymanie tej inwestycji. To właśnie w ramach wsparcia osób niepełnosprawnych, bo w skali kraju ja często te liczby przywołuję, to w tym roku całe wsparcie ze wszystkich programów to jest ponad 38 miliardów złotych, a rok 2015 15 miliardów złotych. Czyli widzimy, jak przede wszystkim, jeżeli chodzi o wsparcie i to finansowe i w ramach opieki, ono się zmienia.
ulegały również zmianie i wprowadziliśmy nowe świadczenia, takie jak 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zrównaliśmy rentę socjalną z minimalną emeryturą, czyli od 1 marca tego roku będzie to 1588 zł. Powiązaliśmy świadczenie pielęgnacyjne ze wzrostem minimalnej płacy. W tym roku będzie to ponad 2450 zł. I oczywiście odprowadzane są dla opiekuna również składki z tego świadczenia. Wsparcie osób niepełnosprawnych jest dla nas bardzo ważne w ramach właśnie polityki społecznej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale również bardzo ważne jest to, abyśmy przede wszystkim wspierali osoby, tak jak tutaj dzisiaj mamy młodzież, mamy rodziców, mamy dziadków, którzy w ramach programów popegeerowskich. Różne programy inwestycyjne, przede wszystkim te obszary popegeerowskie zostały w pewnym momencie zapomniane. Te tereny nie rozwijały się, nie miały tego impulsu inwestycyjnego. Nasz rząd przede wszystkim odwraca tą sytuację. Odwraca tą sytuację w tym aspekcie, że zarówno było wiele programów inwestycyjnych, aby Polska rozwijała się równomiernie, zrównoważenie, aby tym obszarom dać przede wszystkim taki impuls inwestycyjny do rozwoju, ale też, aby nie zapomnieć o mieszkańcach, którzy na tych terenach mieszkali, pracowali, o ich wnukach, dzieciach. Dlatego też ten program związany z zakupem sprzętu, który w skali całego kraju jest to ponad pół miliarda złotych, tutaj na terenie Koźmina zostanie zakupionych z tej ponad chyba 111 laptopów, a więc będą one przede wszystkim służyły młodemu pokoleniu, aby rozwijać się, aby rozwijać swoje pasje, zainteresowania, bo wy, moi drodzy, będziecie przyszłością naszego kraju. To wy jesteście tym silnym fundamentem, o którym mówimy, o silnym fundamencie rodziny, a więc inwestycją w przyszłość, aby Polska mogła się rozwijać, aby mogła być nowoczesnym państwem, to przede wszystkim musimy inwestować w młode pokolenie. I właśnie ta inwestycja dzisiaj, przekazanie tych laptopów też temu będzie służyło. Życzę przede wszystkim dalszego panu burmistrzowi, dalszego rozwoju gminy dla dobra jego mieszkańców i przede wszystkim państwu życzę radości z tego korzystania z tych dóbr, z rozwoju, abyśmy rzeczywiście budowali silne, nowoczesne samorządy. Dziękuję pięknie. Bardzo pani minister, dziękujemy za to jakże optymistyczne słowo i za beneficjenty. Dlatego też przepraszam, ale jeszcze raz poproszę na scenę pani minister i pana burmistrza o uroczyste przekazanie tej oto promesy. Zapraszam też pana posła. Zapraszam też przedstawicieli posłów. Na ręce pana burmistrza, pan burmistrz przejmie te środki, a my za jakiś czas przyjedziemy zobaczyć, jak ta inwestycja będzie wyglądała. Ale jeszcze bardziej gromkie oklaski, proszę państwa, z sali. No jest się z czego cieszyć, bo rzeczywiście ta...